W miniony czwartek poznaliśmy laureatów konkursu My Polacy, My Dolnoślązacy, organizowanego przez wrocławski zespół szkół salezjańskich Don Bosco. Łącznie nadesłano 118 prac. Zawsze mamy takie niepewności, lęki, czy młodzi po raz kolejny napiszą, bo świat się zmienia i jesteśmy coraz bardziej zabiegani, coraz mniej refleksyjni i zmaterializowani, i gdzieś te pokłady literackie, humanistyczne są skutecznie przysypywane naszymi sprawami i problemami. Okazuje się, że młodzi piszą i oni nas przekonują do tego, że jest 15. edycja i będą pewno kolejne. Poziom konkursu był wysoki. Członkowie jury od razu uznali kilkanaście prac za bardzo dobre. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. Kościół Świętego Michała jest dla mnie bardzo ważnym miejscem, ponieważ chodzę też do szkoły bardzo blisko tego kościoła i jest to właśnie kościół salezjański, a ja chodzę do liceum salezjańskiego i zawsze jak tam jestem, to czuję się tak bezpiecznie i dobrze. Mieliśmy za zadanie rozważyć właśnie cytat, który był w temacie i później do tego opisać swoje intymne miejsce. No i właśnie tak zrobiłam. To była 15. już edycja konkursu o laur Złotego Pióra.